Elo, elo! 5-2-0. Witam Was w kolejnym moim odcinku, mojej nowej serii na kanale WRC6. I dzisiaj sobie pogramy w tą grę z moją dziewczyną. Przywitaj się. No hej. I postanowiłem, że sobie nagram kilka odcinków z nią, bo ta gra ma możliwość grania na dwie osoby. No jak najbardziej, spróbujemy, jak to będzie wyglądało, chociaż może być ciekawie, porównując nasze poziomy. Tak, ja tutaj dodam, że nasza gra będzie polegać na zabawie, a nie na ściganiu się, kto wykręci lepszy czas. No bo tutaj moja dziewczyna ma w zasadzie drugi raz do czynienia z tą grą, więc po prostu chcemy się w to dobrze bawić, a nie po prostu, jak to się mówi, kozaczyć, kto jest lepszy, prawda? Jak najbardziej. Ja sam jakiegoś tutaj skilla nie mam dobrego w tej grze, co nie zmienia faktu, że udało mi się właśnie tą grę ostatnio przejść, zwłaszcza, że też niedawno zakończyła się moja jakby kariera w tej grze. Zresztą wszystkie odcinki macie na moim kanale, a ja myślę, że możemy zaczynać, nie przedłużajmy. Więc wchodzimy sobie w grę wieloosobową. Dajemy sobie tutaj gra wieloosobowa offline i podzielony ekran. No i co? Którą trasę chcesz jechać? Dobre pytanie. Szczerze mówiąc, nie wiem. Możemy na początek spróbować przejechać coś krótkiego, a potem stopniowo przejdziemy do czegoś No to dłuższego. tutaj Tak w proponuję. tym rajdzie Finlandii jest krótki odcinek. Widzisz, patrz, 2 km ponad. Może być. Całkiem prosta trasa. Wydaje mi się, że nie będzie jakichś problemów. Jaką chcesz pogodę? Czyste niebo pewnie, co? Na początek będzie dobrze. Pora dnia, południe, wieczór, noc? Jaką chcesz? W nocy, Wieczór. no to się ciężko Wieczór. jeździ. Wieczór? Dobra. No i dobra, ja pierwszy wybieram samochód. Jeździmy jaką kategorią? WRC, czy WRC2, czy Junior WRC? Wybierz ty. No to WRC jest najlepsza, bo są najszybsze samochody, więc weźmy sobie. Ja sobie wezmę Hyundai'a, o, Hyundai Motorsport. Tutaj możesz sobie również też kierowców wybierać, widzisz? Masz dwóch kierowców tutaj do wyboru. A to tak nie ma żadnego znaczenia, więc ja sobie wybieram ich. I tutaj też opony możesz wybierać sobie. Jak dasz sobie miękkie, to auto ma lepszą przyczepność na drodze, jak coś. Ale się szybciej zużywają. A znowu twarde na odwrót, że się wolniej zużywają, ale. Jezu, czekaj, bo spaliłem. Miękkie mają to do siebie, że szybciej się zużywają, ale mają lepszą przyczepność, a twarde mają słabszą przyczepność, ale za to dłużej tak jakby się trzymają. O to chodzi. O, Rozumiem. właśnie. Dobra, teraz twoja kolej. Wybieraj. Strzałkami. Okej. No Ja to za wybrałem ja zostanę kategorię przy WRC. WRC. No. Co mam wybrać? Nie mam zielonego pojęcia. Że ja się tak wtrącę, polecam, żebyś nie wybierała tego samochodu, bo nim jeździłem w trybie kariery, a zależy mi, żeby było trochę urozmaicona ta gra, czyli Może być ten? żeby pokazać widzom auto, których jeszcze nie jeździłem. Tym też jeździłem. Aha. To powiedz mi, którym Tym jeździ. jeździ, tego ja wybrałem, więc sobie ja proponuję wziąć Dobra, innego. ten jest O, podobny. O ten na przykład? Forda Fiesta, wiesz, on weź sobie, on jest dobry. Okej. I są dwóch, mówisz. Mats Dobra. Olsberg, no, jakie Niech chcesz będzie. opony? Twarde, miękkie? Polecam miękkie, jak No coś. to dobrze, to zostanę przy miękkich. Szczerze mówiąc, jestem totalnym laikiem, więc posłucham ciebie. No to dawaj, Krzyżyk, no to jedziemy. Tak pomyślałem, że nie wiem, nagramy tak z 25 minut taki odcinek. Takie luźne granie potraktujcie, no. Po prostu stwierdziłem, że skoro gra ma możliwość w trybie grać na dwóch graczy, no to można zawsze nagrać. Ostatnia nasza seria, jaką w ogóle my nagrywali, to była Overcooked 2 chyba, nie? Dokładnie tak. No, bo to tak w sumie się przyjęło, że jak jest jakaś gra dwieosobowa, to zawsze sobie biorę dziewczynę do nagrywania, żeby było ciekawiej. No i dobra, zaczynamy. Ty jesteś po prawej stronie, ja jestem po lewej. Ty jedziesz Fordą Fiestą, ja Hyundaiem. No to jedziemy. Dobra, jestem tu, tak? Ej, Mówisz? widzę cię, widzisz? No, jestem. Hamuj, hamuj, hamuj Czekaj, lepiej. czekaj. Nie tak źle mi to wyszło. No, ja tak na luzie jadę, nie? Ja nie A będę gazował, ja nie wiem tylko. w ogóle, gdzie mam jechać tak Jedź naprawdę. prosto. Po prostu nie gazuj, a wiesz, Czekaj, powolutku. Hamuj, hamuj. tu. Prosto, prosto tam jedziesz. Oj, widzisz, A, że źle tu skręciłaś. prosto. Ty, powiem ci, że nie najgorzej mi to wyszło. Karę ci cioty doliczyli. No, niestety też dużo razy wam właśnie wspominałem, jak grałem karierę fabulatą, że w tej grze naprawdę jest bardzo, bardzo łatwo karę zarobić, bo tutaj można naprawdę karę za byle co dostać. Nawet, że wyjedziesz kawałek za trasy, już ci doliczają kilka sekund. No, ja pamiętam, jak grałam, ale to ile lat temu. Ej, mi też karę doliczyło, bo wjechałem widzów, ale to nic. Nic się nie Jak dzieje. zaczęłam mówić kilka lat temu, grałam w
podobne gry, tylko już takie zwykłe, mniej znane, na tej kierownicy, tylko na komputerze. No to Dużo ci powiedzmy. lepiej szło niż na kontrolerze, no nie? Nie wiem, gdzie mam jechać. Tu prosto, prosto i w lewo. Tu? Tak. Jak masz chwilę czasu, sobie zwracaj te strzałki, po prostu one ci pokazują. Widzisz, teraz będzie mocny zakręt w prawo. W prawo, kurde, ja sobie w W lewo prawo, pojechałem. potem w lewo. Okej. I potem znowu w prawo. Może tutaj osiągnięcie mi wpadnie, bo tam jest takie osiągnięcie, żeby z duchem rozegrać grę, ale nie wiem, czy to będzie o to Czekaj, to chodzić, tu. czy to trzeba zrobić w trybie online. Tutaj sobie uważaj, bo tu będzie prosta i zaraz będzie takie trzy beczki, o ile to tak mogę nazwać, takie trzy przeszkody. Aha, o to. No właśnie. Niezbyt dobrze to wygląda z mojej strony. Dobrze jest, jak na pierwszy raz, w sensie pierwszy raz tą trasę jedziesz, to nie było źle. No ale to Naprawdę. musisz omijać niestety. Czekaj, W to nie tu oczekiwaniu dalej. na innych graczy, o. A, tak to wygląda. No i nie zaliczyło mi tego Ja osiągnięcia. sobie przypominam faktycznie, jak wtedy grałam na tej kierownicy, no to jakieś tam w miarę mi to wychodziło, ale byłam już przyzwyczajona. Tutaj mam trochę problem, chociaż myślałam, że będzie ze mną gorzej. Wiesz co, tutaj pokazuje, żeby wybrać jakiś kolejny odcinek specjalny. Ja z tego wyjdę, po prostu zmienimy teraz może inny rajd w kraju, co? Też chcesz jakiś krótki, czy taki dłuższy, nie wiem, ala 5 kilometrów, czy Spróbujmy coś? może jakiś dłuższy No troszkę. to dobra, to daj mi chwilę. Ja się zastanowię, co by tu wybrać. Szkoda, że jak daję, żeby ten wyjść całkiem, to mnie cofasz do menu. To jaki wybieramy rajd? Polski to na razie może nie. Jaki byłby tu taki dosyć A prosty tamten rajd? wcześniejszy? O ten, o. To jest rajd Szwecji, tutaj się odbywa na śniegu, a na śniegu bardzo rzuca. Ale O. możemy spróbować. No to może za chwilę, bo fajnie by było najpierw przejechać coś prostszego, żeby się jako tako O, przejedźmy przyzwyczaić. się raj Argentyny. Tutaj z tego co pamiętam, dzisiaj jechałem. Tu są bardzo proste trasy. Tutaj masz, o, tu taki 6-kilometrowa, widzisz? Okej. Próbujemy? Jak najbardziej. To okej, weźmy sobie teraz może pochmurnie na urozmaicenie i wybierzmy sobie południe. Dalej jeździmy kategorią WRC, czy zmieniamy bryczkę jakoś na inną kategorię? Możemy na razie zostać przy tej kategorii. Okej, to ja sobie biorę Forda od Tanak. W sensie kierowca i miękkie. Teraz twoja kolej. Okej, no to przy tym zostanę. Czekaj. Ja jeździłam wcześniej tym. Wziąłeś sobie teraz Tak, tego, tego mam, no, więc ja od może Tanak. wezmę tego. Spoko, no. Okej, Tu jest kierowcy. tylko jeden akurat w tym zespole. Bo niektóre zespoły mają po kilka kierowców, po kilku kierowców, a niektórzy mają po jednym, nie? Zobaczymy, jak nam to pójdzie w ogóle. No i co, jak twoim się zdaniem gra? Jak wrażenia na podzielonym ekranie? Inaczej, nie? Inaczej, mniejsza ta perspektywa jest. No tak jest, no ale to co zrobisz? Grunt, że w ogóle ta gra jest, wiesz, da radę grać w to na dwie osoby, nie? Standardowo, wiesz, proponuję nie gazować, tylko sobie wolniutko jechać, nie? To tym się Szczerze, tak nie przejmuj. jakbym tak jeździła w prawdziwym życiu, to bym się naprawdę zastanowiła, czy za kółko wsiadać. Widzisz, ja sobie tak, wiesz, oddaję gaz, puszczam, daję gaz, puszczam, nie? Ja cię muszę dogonić, gdzie ty jesteś? Jezu, popatrzyłem się chwilę na ciebie i bym prawie w rów wjechał. A ja teraz. O, jesteś tam na dole. Można sobie Matko, kamerkę jeżdżę jak po zmieniać? Można. kraka. Pamiętaj, że możesz sobie kamerkę zmieniać, O, jak ja coś, nie chcę, strzałkami. nie. Czy ty widzisz, jak ja jeżdżę? Staram bardziej się patrzeć na swoją stronę, żebym gdzieś nie uderzył. Uderz, uderz. Miałem tylko tyle, że masz Przepraszam. 19 sekund kary. Przepraszam, że ci źle życzę, ale to wiesz, jak jest. Jak chcesz, mogę poczekać na ciebie, ale i tak siebie nie będziemy widzieć ze względu Nie. takiego, że ty jedziesz tak jakby innym torem, a ja jeszcze innym. Matko, muszę się trochę ogarnąć, bo to, co ja tu wyrabiam, to jest A istna używasz w paranoja. ogóle ty hamulca trochę? Trochę używam. Nie widać, musisz więcej wciskać. Muszę się trochę ogarnąć, bo naprawdę jest ze mną źle. Rzuca mnie tutaj normalnie jak. Jak to zrobić, żeby mnie aż tak nie rzucało? Najzabawniejsze jest to, że w Overcooku, jak graliśmy, to więcej ty ogarniałeś niż ja, pamiętasz? Tak. Ja się czasami tam nie mogłem odnaleźć w ogóle, ale jakoś o dziwo udało nam się to przejść. Nie raz, a dwa razy, bo raz my przechodzili przed nagrywką, a potem w trakcie nagrywki.
Ale powiem ci, że jedziemy mniej więcej równo, bo ja mam 4,5 km do mety, a ty masz 4700 km. Czy ty je, z tego co mówisz, no to jedziesz trochę wolniej, ale przynajmniej się nie obijasz nigdzie. A ja gazuję, gazuję, gazuję i bum, w coś uderzam. No to po co gazować, nie? Bo chcę, nie wiem co chcę. Ale rzuca tu okropnie. Znaczy, wiesz, ja ci powiem tak, ja trochę tutaj pograłem w tą grę i ja też już tak trochę więcej teraz na pamięć pamiętam, nie? Gdzie co jest. No ja tą trasę pierwszy raz na oczy widzę, szczerze, bo nawet nie widziałam, jak ty w nią grałeś. Ale nie ukrywam tego, pamiętam jak pierwszy raz, to już tak bardziej do widzów, pamiętam, że jak pierwszy raz zacząłem grać w tą grę, to powiem wam, że mi się tutaj trochę trudno grało. Powiem wam, że przez pierwszy dzień ta gra mi trochę opór sprawiała, pomimo to, że przechodziłem WRC 5. Tak swoją drogą, niedawno też się ta seria zakończyła, ale powiem wam, że różnica między WRC 5 a WRC 6 no jest bardzo ogromna, bo w WRC 6 jeździ się o wiele trudniej niż w WRC 5. No i kolejna taka różnica jest taka, że no nawet popełnicie najmniejszy błąd i tu wam dowalą karę, a w WRC tak nie było. Wiadomo, były też kary, ale na przykład nie były takie kary, że popełniłeś minimalny błąd, wyleciałeś z trasy i już na dzień dobry, wiecie, 4 sekundy kary, nie? Co nie zmienia faktu, że czasami się wkurzałem na tej grze, ale i tak ją bardzo lubię. No i co, jak ci idzie? Dalej jeżdżę po górkach, po widzach, mam minutę 17 kary. Nie przejmuj się, mi się też Wypadam z zdarzy, że trasy. czasami uderzę, tak jak przed chwilą. Tak, ale nie masz ani sekundy kary, właśnie wypadam po raz kolejny. Powiem ci, że na tym podzielonym ekranie to idzie się przyzwyczaić. Tak kilka rajdów byś się przejechała i Powiem ci, że spoko. ja za bardzo nie zwracam teraz uwagi na to, co robisz ty. Raczej patrzę na swoją drogę. O, dostałem pierwszą karę poza trasą. No widzicie, tak jak właśnie wam wcześniej wspomniałem, najmniejszy błąd, no i dowalą wam karę. Głupie to z jednej strony, bo tak de facto to tylko wyjechałem na trawnik, ani nie wleciałem w ścianę, ani nie wjechałem widzów, a tu kara. Nie wiem, czy też tak w prawdziwym życiu jest, jak w WRC jest na żywo, czy też tak dostają kary, jak na przykład wjeżdżają na trawnik, i tak dalej. Musisz hamować trochę, Pysio. Śmiech na sali po prostu z moją jazdą. Jak mi tamten odcinek całkiem nieźle szedł. Może trasa jest dla ciebie trudniejsza, albo jest ci nieznana, bo ty tej trasy nie jechałaś. Ale tamtej też nie jechałam przecież. No to widocznie trasa była prostsza. No była prostsza. Tutaj jest mi o tyle trudniej, że mnie rzuca dużo mocniej. No bo raczej powiem ci tak, ja tutaj jeździłem wszystkimi samochodami, bo musiałem, bo takie osiągnięcie było w grze, nie? I ci powiem, że nie widzę jakiejś dużej różnicy, jak wiesz, bo tak de facto, o Jezu, patrz jak mnie zarzuciło. No. Bo tak de facto ty tym samochodem co jedziesz, no nie? To ja mam praktycznie taki sam, no nie? No tak. To są takie same samochody, tylko że jest inny sponsor i inne naklejki, nie? O Jezu, ale uderzyłem. Mi zostało 200 metrów. A ja się na ciebie zagapiłam i tak uderzyłam w drzewo, jakbym była nie wiem kim. To masakra. Jak O, nie wierzę, że się wyratowałam. słyszysz, dam ci taką poradę, jak masz taki wyskok, nie? To proponuję ci zawsze dzwonić, a dlatego, że czasami jak jest od razu zakręt, to masz pewność, że wylecisz poza mapę, nie? Taka wskazówka. No i Nie dobra, zawsze ogarniam. ukończyliśmy sobie kolejny rajdzik. I co tutaj jest? Wróć. Bo jak dam kontynuuj, to... A nie, bo tutaj pokazuje chyba odcinki specjalne. Ten my właśnie teraz chyba przejechali. Z tego, co się orientuje, nie? Chyba tak. Tego my nie jechali tutaj. To jest jakiś rajd Meksyku. Spróbujmy to. Spróbujmy, no. On nie jest długi, a wydaje się całkiem Ciekawy. krótki i ciekawy. No i dosyć prosta droga jest też, nie? Wiadomo. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Rock Ride Meksyku od 1998 roku odbywa się w rejonie Leon. Na stałe wpisał się chyba do kalendarza WRC. No i dobra, mamy teraz rajd Meksyku. Dosyć króciutki rajdzik. No i mamy asfalt, więc jazda powinna być dla ciebie o wiele prostsza, bo na asfalcie się zawsze jeździ łatwo, bo Zobaczę. nie rzuca samochodem. Ale hamuj tutaj od razu, jak ten. A o tu mam wjechać. Czy to twoje miejsce?
No, Ej, no co dobrze jest? jedziesz. Zawiesiło mnie. Tu mam jechać? Tak. Ty masz swój tor, a ja mam swój. W prawo. Znaczy w No, lewo. powiem ci, o wiele lepiej mi się prowadzi. No bo na asfalcie się łatwiej jeździ, bo nie rzuca tak samochodem. No, widzę tą różnicę. Jak chcesz, możemy wybierać trasy asfaltowe, bo jest też dużo. No i prościej się jeździ, nie? Wiesz co, tak, ale wydaje mi się, że tu też nie o to chodzi, żeby się jeździło jak najprościej, tylko tak, żeby się trochę pobawić, nie? Kurde, mieliśmy auta zmienić, trochę my to zrypali, ale to nic, to się zmieni w następnym tym rajdzie. A to tak jak w Overcooku, jak za każdym razem mieliśmy kucharza zmieniać. No, żeby nie było takiej rutyny ciągłej, nie? No. Tutaj potem, o tu gdzie teraz jesteś, jest zajebista prosta, co nie? Ale No. nie rozpędzaj się, bo zaraz będziesz miała ostry zakręt w lewo. Już go widzę nawet. Kurde, Mariola, ty wbiłaś. No, Aż do, musiałem. sama jestem w szoku. Musiałem, aż wywaliłem, bo zwróciłem na to uwagę. Sama jestem w szoku. A ty na kółku wbiłaś, w sensie na tym Tak, tak, ręcznym, tak, nie? tak. No, ale lepiej ci się jeździ, widać to od razu. Dużo lepiej, Masz tylko 5 proszę. sekund kary, zamiast minuty 19, czy tam ileś miała. No, O, widzę cię, jesteś. patrz. No, No. ducha twojego widzę. Czekaj, oj, nie. Dobra, ostatnia Boże prosta. święty, kto mi dał prawo jazdy? Powiedzcie Chcesz mi. wygrać rajd? Mogę zaczekać pod metą. Dam ci wygrać. Nie dawaj mi. Dam Kiedyś cię ci. dogonię. Ale nie, no ja chcę, żebyś ty też wygrała. Ależ dziękuję, kochanie. Masz. Grzejesz. Jest! Wygrałam to! Nice. No i No i dobra. widzisz, tak się jeździ. Tak się kurde jeździ. Znaczy wiesz, ty niby przekroczyłaś pierwszą linię mety, ale tu nie chodzi o to. Tu widzisz o O czas. czas. Czas przejechania, no. Dobra, zmienimy sobie teraz kierowcę jakiegoś innego i wybierzemy jeszcze trasę. Jak myślisz, ile to może już trwać ta nagrywka? Nie mam pojęcia, chociaż cały czas śmieszy mnie to, jak ja się zaczęłam cieszyć. Jest, wygrałam! Ja za chwilę się patrzę, drugie miejsce. No bo tu nie chodzi o to, kto pierwszy przekroczy linię mety, nie? No. Wybierzmy sobie może teraz na odmianę rajd Szwecji. O, przejedziemy się po śniegu. Teraz będzie wyzwanie. Co ty na O to? matko, to pewnie będzie jeszcze gorzej, jak wcześniej mnie rzucać, no ale. Wybierzemy króciutką trasę standardowo. O, Próbujmy. tutaj jest odcinek specjalny po śniegu. Dajmy sobie śnieżyca. Wow. To będzie wyzwanie. Dajmy sobie świt. O. I wybierzemy sobie kolejnych kierowców. Tym już jechałem. Tym jechałem. Tym też jechałem. Tamten Tym. wcześniejszy ja wybrałam. Tak, ty, o, w tamtym razie jechać tymi. To ja się przejadę tymi. A ja bym ci proponował tych sobie wybrać jak coś, Tak właśnie ale to mam już zamiar według zrobić. uznania. Teraz twoja kolej. Zespół, no. Jak widzicie w tej grze A naprawdę jest ten. wielki wybór kierowców. Wybrałaś Martina Prokopa, jesteś Czechem. Bo tam ci pokazuje z jakich krajów ten. W sumie nie zwróciłam na to uwagi. To będzie już pewnie nasz ostatni rajd. A tak, to co? Zapraszamy was na kolejne odcinki, nie? Jak najbardziej. Mi się wydaje, że już będzie z 20 minut. Niech właśnie tak chce max 25-20 minut nagrywać. Dłuższych odcinków nie ma sensu. No ale dobra, skupmy się teraz na grze. O matko, ty mnie chciałeś. O Jezu, nie. Dam ci Co za trasa? radę, nie gazuj po prostu. Gazuj, hamuj, nie? Uważaj, bo będzie tu ślisko. Tu cię może zarzucić. Czujesz, jak ci płynie to auto? Czuję, Na śniegu się bardzo trudno jeździ. ale powiem ci, że mi się jeździ dużo lepiej moim przypadkiem. Znaczy, O! teraz na samym początku, nie? Mam wrażenie, że dużo lepiej mi się jedzie niż po tym błocie, co jako drugą trasę mieliśmy. Może się rozgrzałaś, jak to się mówi, nie? Nie, o Jezusie. O! Wywaliło cię ładnie z trasy. No. Gdzie ja poleciałam? Normalnie Adam Małysz to by byłby Pamiętaj, dumny. kochanie, hamulec w tej grze to podstawa. Bez hamulca nie przeżyjesz, nie? Ewentualnie bez beczki, która mi pomaga. Też. Albo przeszkadza. Ej, to nie beczka, to są opony. Powtórzę się po raz kolejny. My się tutaj chcemy dobrze bawić, a nie ścigać się, kto lepszy, nie? Zaraz cię dogonię, dawaj! Mogę ci troszkę zwolnić, proszę. Ej, ja się chcę Dawaj, dawaj, ścigać z dawaj. No jedź, tobą. jedź, jedź. Tak, a za Uważaj, chwilę. hamuj, hamuj. Właśnie dlatego. Słyszę twój silnik, jak jedzie Forda.
Mówisz? No. Ała, ach, mnie Słyszę, rzeźbi. że nie jestem sam na tej trasie. To dobrze czy źle? O, widzę cię, widzisz? O, Nie. pojechałaś pod mostem, a ja nad tobą wyskoczyłem. Aha. Nie widziałam. 800 metrów, Ach, proszę po raz państwa. kolejny w tym samym miejscu. Ogólnie seria WRC naprawdę mi się bardzo podoba. Odkąd zacząłem grać w WRC 5, tak mam ciśnienie na tą grę. Strasznie mi się podoba ta gra. Po twojej ostatniej serii z Need for Speeda cały czas się zastanawiam, gdzie tu jest Nitro, gdzie tu Nitro? No tutaj w tej grze niestety nie ma Nitra, bo to nie jest gra wyścigowa, tylko gra rajdowa. Tylko pytanie, po co mi Nitro, jak ja ciągle tutaj gdzieś wypadam? No tutaj Nitro nie jest potrzebne, bo tutaj naprawdę jest bardzo łatwo wylecieć z trasy. Dobra, moi drodzy, to będzie chyba na tyle w temacie. Zapraszamy Was na przyszłe odcinki z WRC 6. I co, bawiłaś się dobrze ze mną? Uśmiałam się sama z siebie, powiem ci, dobra rozrywka. Może w następnym odcinku lepiej pójdzie. Mam Z naszej nadzieję. strony to wszystko. Trzymajcie się ciepło i pa pa. Pa, pa.